Ze mną wieloletni poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jak pan oceni to, co się tutaj dzisiaj stało? Czy w najczarniejszych snach brał pan pod uwagę Sejm bez Lewicy? I czy liczy pan jednak mimo wszystko na to, że po ogłoszeniu dokładnych wyników wyborczych w poniedziałek i wtorek jednak dalej będzie pan posłem? Szczerze mówiąc, nie mam wielkich nadziei na zmianę tego rezultatu. Natomiast ja byłem świadom od początku tego, jak wysokim jest próg 8% wyborczy. Szczerze mówiąc, gdy się tworzyła Zjednoczona Lewica, byłbym jej wielkim zwolennikiem od początku. Inna sprawa, że lepiej byłoby, gdyby ona powstała trochę wcześniej. To ja mówiłem, że byłoby bardziej celowe, choć ryzykowne pod względem finansowym, za chwilę powiem dlaczego, żeby zarejestrować się jako Zjednoczona Lewica Komitet Wyborców. Tylko wtedy nie ma subwencji, ale jest mniejsze ryzyko. Ja dobrze pamiętam między innymi doświadczenia Turcji, dużego kraju, dwa razy większego od Polski, prawie 80-milionowego, gdzie w bardzo wielu kampaniach parlamentarnych, a oni mają najwyższy próg 10%, tylko dwie partie przekraczały. Bo w małym kraju stosunkowo łatwo jest taki próg przekroczyć. Więc my dzisiaj jesteśmy rzeczywiście, nie mogę sobie przypomnieć jakiegoś innego państwa europejskiego, jeszcze tak dużego, który nie ma żadnej formacji lewicowej w parlamencie, a jest bardzo duża lewica społeczna. W sensie oczekiwań grup społecznych, klas, żeby użyć marksowskiego sformułowania. Ja spędziłem ostatnie kilka tygodni na Warmii i Mazurach. Byłem i jestem posłem od pierwszych demokratycznych wyborów z tego regionu, gdzie zresztą byliśmy bardzo dobrze przyjmowani jako lewicy. Ja byłem ostrożnie, optymistycznie nastawiony i gdyby na przykład partia Razem, która powinna się, i mówię z prawdziwą przykrością, nazywać osobno, bo odmówiła jakichkolwiek rozmów z nami, jeszcze pod auspicjami OPZZ, połączyła się, to Razem moglibyśmy mieć 15%, bo tak my dostaliśmy być może około 6,5 czy 6,6, a oni dostali prawie 4.